Michał Orkowski dla portalu Fightspot. Witaj, Michał. Witam serdecznie. Właśnie mu powiedziałem wcześniej przed tym, że ciężko ci było dopaść. Strasznie rozrywany jesteś też jako zawodnik. Ostatni występ na gali DFN i pokonanie Haźbiego Edelbijewa. Kolejne sukcesy. Można powiedzieć, że po walce z Kołeckim idziesz w górę. No tak. Tak trzeba, tak, to, a taki był plan i do tego dążę, tak, żeby gdzieś tam się pokazywać i ja przede wszystkim walczyć. Współpracowałeś już z Mirosławem Oknińskim, teraz wróciłeś jako zawodnik. Czego oczekujesz po tej współpracy? No zobaczymy, nic nie mam jakichś takich nie wiadomo jakich oczekiwań, po prostu dostałem propozycję, skorzystam z niej, jak to się dalej potoczy, to zobaczymy, nie ma co tutaj gdybać na razie. Analizujesz jeszcze w głowie tą walkę z Kołeckim? No, już nie, ale był okres, zwłaszcza jak trenowaliśmy razem, że no i to troszeczkę mi to zajęło, troszeczkę przeanalizowałem błędy, poprawiłem, wiem co źle zrobiłem, poprawiłem te właśnie tą technikę, zwłaszcza która mi nie wyszła na początku walki i przede wszystkim kondycję i takie samo zachowanie w walce, tak? Tak na przykład na tej ostatniej mojej walce można było zauważyć, że nie rzucam się już jak ryba wyciągnięta z wody, tylko nawet jak ktoś coś próbuje, nie wiem, podpiąć czy cokolwiek, to staram się zachować spokój. To jest bardzo ważne, bo to wcześniej może ze względu na to, że miałem dużo walk amatorskich, tak? Tam jest jedna runda i trzeba było od razu zacząć na 100%. Tutaj są walki zawodowe i trzeba bardzo te siły rozkładać. Patrząc na ten pojedynek Szymona Koleckiego i Mariusza Pudzianowskiego, domyślam się, że kibicujesz pewnie Szymonowi ze względu na to, że to też gdzieś będzie rosła ranga, gdyby Szymon wygrał. Jak widzisz go w ogóle w tym pojedynku? Nie, wydaje mi się, że Szymon sobie poradzi i jak zrobi swoje, to powinien sobie poradzić, bo naprawdę ma zdrowie i też ta jego kontrola w parterze i zachowanie, jeśli chodzi o samo jiu-jitsu, stricte umiejętności z jiu-jitsu są na dobrym poziomie, także powinien sobie poradzić. A w trójce no to różnie, tak? Jeden, drugi ma dużo siły, także jak trafi to zarówno Marcin Szymona, albo Szymon Mariusza, przepraszam, to będzie knockout, tak? Także fajnie, ciekawa walka, ciekawa sytuacja. Szymon jako zawodnik rozwija się, poprawia ten wolumen technik, bo ma w tej chwili też dobrych sparring partnerów, tak? Mówię tutaj na przykład o Michale Oleksiejczuku, no to sam występ Michała pokazał, że jest na właściwym kursie, a inni mogą się od niego uczyć, no trenuje z nim cały czas Szymon. No. Na pewno. Jest Szymon, zdążyłem zauważyć, że jest naprawdę tytanem pracy i na pewno jak tyle trenuje, ile trenował, jak ja tam jeszcze u Mirka trenowałem, to a na pewno wierzę, że tak i przykłada się zawsze do treningów, to na pewno no, musi ten progres być. Krótka przerwa pomiędzy startami, można tak powiedzieć, jak na zawodnika MMA, tak? Bo zazwyczaj te okresy treningowe są dłuższe. Teraz pokonałeś Edelbijewa, czeka cię kolejny pojedynek. Co w ogóle myślisz teraz o swoim rywalu tutaj na PL MMA? Filip jest bardzo dobrym zawodnikiem, trenowałem z nim nieraz, sparowałem, także zarówno ja jego i on zna on moje takie mocne strony, ja jego również, także taka walka no, może być naprawdę ciekawa, a jeśli chodzi o czas, no to pozwoliłem sobie na tak krótkie przygotowania z tego względu, że na tamtej walce praktycznie, na ostatniej walce praktycznie zero jakichś tam kontuzji i czuję się naprawdę dobrze, także odpocząłem sobie parę dni i już nawet można powiedzieć 3-4 dni, bo już w środę byłem na treningu i pomagałem Marcinowi przygotowywać się do jego walki, także jestem w formie i trzeba walczyć. Tutaj zgoła inny ten rywal jest, bo Filip to jest krępy, niski, niewygodnym rywalem z wielu względów, na pewno dla każdego, tak, bo to tacy nieforemni zawodnicy, tak bym to brzydko ujął, zawsze sprawiają problem i te techniki takie, które wchodzą typowo na zawodnika, powiedzmy wyższego, tu nie wchodzą. Jakiś specjalny plan przygotowań do takiego? Będziesz miał takich sparring partnerów o takich gabarytach? Zobaczymy, nie wiem, jeszcze nawet na razie nic nie chcę zdradzać, zobaczymy. Trenowałeś u Krzysztofa Węgrowskiego, trenowałeś u Mirosława Oknińskiego, gdzie w ogóle się teraz najlepiej czujesz? W aktualnym klubie? Kamila? Tak, no Kamila do poprzedniej gali, która się nie odbyła jeszcze wcześniej tam w Southampton, przygotowywałem, zrobiłem obóz 12, ponad 12 tygodni u Kamila właśnie.
W4 jeszcze, jak było, i to były moje, jak sobie tak przeanalizuję, to najlepsze przygotowania, także po tej walce, która mi nie wyszła na Babilonie, postanowiłem wrócić do Kamila i naprawdę tam się teraz czuję dobrze i razem z Marcinem i z innymi zawodnikami tam dociążamy się i to mi odpowiada jako ten moment. Michał, cóż, czekamy na ten występ, czekam na rozwój talentu twojego, no bo niewątpliwie tych zawodników wagi ciężkiej za wielu nie mamy, a dobrze jak ktoś jest o tak dobrym warsztacie jak ty, przyjemnie się ogląda te walki, no i cóż, kolejne wyzwanie przed tobą. Dziękuję bardzo. Docelowo będę w półciężkiej obrotu. To taka ciekawostka. Ale zobaczymy. Na razie nie odmawiam też. Jestem w takim etapie przejściowym, także w ciężkiej też. Dziękuję bardzo. Jesteś w stanie zbić w ogóle wagę? Jestem, spokojnie. Dobra, dziękuję bardzo. Dzięki.